Myszka idealna pod gry MOBA, jednocześnie taka, która po partyjce w Docie będzie równie dobrze dobrana do Apex Legends, a może taka, która pozwoli fanom kolorowych klimatów przeskoczyć z LOLa na Fortnite'a. To Ci dopiero zagadka, którą być może dzisiaj sobie rozwiążemy. Oto najnowszy Corsair Ironclaw RGB, który podobno tak przy grach MOBA, jak i FPS-ach ma zapewnić doskonałą kontrolę pola bitwy. Pora to zweryfikować. Zapraszam na kolejny MMO test. Jest to jedno z kilku urządzeń, które pojawiło się na targach CES 2019 i dumnie prezentowało się obok bezprzewodowego harpuna oraz nowej wersji M65. Myszkę wyposażono w sporo dobrej technologii, ale zanim o niej, chwilę o zawartości opakowania. Ta bądź co bądź jest mocno standardowa. W środku czarno-żółtego pudełka mamy bowiem wyłącznie skrupulatnie zabezpieczonego gryzonia oraz odrobinę mało istotnej papierologii i to wszystko, więc jeżeli liczyliście chociażby na dodatkowe ślizgacze, to musicie obejść się smakiem. Przejdźmy zatem do głównego bohatera. Bezwzględnie w oczy rzuca się fakt, że Ironclaw nie jest myszką małą i w rzeczy samej tak jest. To zdecydowanie duży korpus z wysokim grzbietem ułożonym niemal centralnie i wyraźnym profilem pod prawą dłoń. Dużą prawą dłoń, bo miałem okazję gościć znacznie młodszego gracza podczas testów i dla niego produkt był wyraźnie zbyt obszerny. Ja z kolei czułem się na nim pewnie, ale też należy zaznaczyć, że u mnie taka konstrukcja na starcie wymusiła chwyt palm, z którego korzystałem niemal cały czas i było naprawdę wygodnie. No ale do wygody jeszcze powrócimy, ponieważ wypadałoby powiedzieć co nieco o samym wykonaniu, a to jest nieźle. Plastiki sprawiają wrażenie twardych i solidnych, chociaż nie tylko one stanowią całość. Część boczna jest bowiem pokryta wtopionymi panelami z czarnej gumy o wyrazistej fakturze, a pod spodem, pod przednimi ślizgaczami widnieje również fragment metalowy. A skoro już jesteśmy na spodzie, to właśnie teflony robią niezłe wrażenie. Szczególnie te na tyle są potężne i ich ślizg na podkładce uznaję za doskonały, niezależnie od tego czy mówimy o twardej, plastikowej czy miękkiej, materiałowej powierzchni. Zanim jednak o nim przeskoczę jeszcze na górę, bo tutaj powierzchnia jest aksamitnie gładka, ale także lubi zbierać odciski palców. No i przewód, 180 cm w oplocie o umiarkowanej elastyczności. Ogólnie abstrahując od wykonania, nie da się przy okazji ukryć, że sam design jest ciekawy i może się podobać. W kwestii przycisków posiadamy ich 7 łącznie z rolką i każdy z nich można programować. Na ułożenie nie można narzekać. Dwa boczne są duże i nie ma problemu z sięgnięciem po nie kciukiem. Te znajdujące się w centralnej części myszki z błyszczącego plastiku, no raczej do zmiany DPI czy też profili, a rolka sama w sobie również nie sprawia problemów. Jedynie jej skok mógłby być znacznie wyraźniejszy, bo przy szybszych obrotach jest on niemal niezauważalny, co wiąże się z mniejszą precyzją. Poza tym nie ma jednak większych kłopotów z ogólnym korzystaniem, jeżeli chodzi o poszczególne kliki. Główne przyciski nie są przesadnie głośne, a ich użycie wymaga umiarkowanego nacisku. Wracając natomiast do kwestii wygody podczas użytkowania. Wybrany w danym momencie profil wyraźnie oznacza zapalenie się diod tuż obok kciuka w przeznaczonych do tego LEDowych paskach. W samym układzie bocznym przeszkadza mi natomiast ta bruzda właśnie między diodami a profilem pod kciuk. Wygląda to fajnie, agresywnie, ale u mnie z automatu powodowało, że właśnie palec zamiast opierać się o gumową fakturę szukał tam punktu zaczepienia sam z siebie. Starałem się niby od tego odzwyczaić, a później podczas normalnych rozgrywek łapałem się na tym, że palec wracał właśnie tam, szorując przy okazji o podkładkę, bo zjeżdżał po ściętej w dół krawędzi. Stąd zawsze polecamy sięgnąć po mysz, zanim ją kupicie, gdzieś na półkach sklepowych, aby sprawdzić, czy na pewno będzie Wam odpowiadać. A jeżeli już sięgniecie po Ironclaw, to uznacie, że jest to nieproporcjonalnie względem całej swojej wielkości lekki. Myszka waży zaledwie 105 gram i byłem mocno zaskoczony, kiedy pierwszy raz wziąłem ją do rąk. Niemniej lekkie myszki zawsze w cenie, szczególnie w grach competitive, czyli mobach bądź FPS-ach, gdzie liczy się pewny, szybki ruch, ale i sensor. O nim mówiąc, wewnątrz umiejscowiony jest zmodyfikowany PixArt 3391 o rozpiętości do aż 18 000 dpi. Zgadza się, to okropnie dużo i oczywiście nie ma sensu chyba tłumaczyć, że absolutnie nikt z takich wartości korzystał przy grach nie będzie, o ile gdziekolwiek indziej znajdzie dla nich zastosowanie. Najmniejszą wartością pozostaje natomiast 100 dpi. Mówiąc o tym, warto nadmienić, że wszystkim sterujemy z pozycji oprogramowania IQ, czy to podświetleniem, czy profilami, a także makrami, które zdefiniujecie właśnie w nim, chociaż Ironclaw jest drugą po harpunie wireless myszką, która zmusiła mnie do przeinstalowania aplikacji, co odrobinę irytowało, bo z klawiaturami tego problemu problemu nie miałem, a z ciekawości wszystko sprawdziłem. Wrócę natomiast do kwestii sensora. Oczywiście chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 18000 dpi to dużo i jest to wartość interpolowana, co obrazuje zresztą program testowy. Przy wartościach poniżej 10000 nie ma żadnych przerw, natomiast jeżeli wskoczymy gdzieś tam wyżej, w okolice 12, 14 czy też 18000 dpi, linia będzie zrywana. Odświeżanie na poziomie 1000 Hz również jest obecne na pokładzie i tutaj żadnych zastrzeżeń nie ma. A jak z wrażeniami z gry? No cóż, bardzo dobre, szczególnie jeżeli jesteście właśnie zwolennikami palma z dużymi dłońmi. Chwyt jest pewny, a nawet przy dłuższych sesjach nie zauważymy jakiegoś ślizgania się, gryzonia w ręku. Celowanie jest precyzyjne, a dodatkowy tryb snajpera też pozwala w mgnieniu oka obniżyć DPI, aby oddać jeden precyzyjny strzał. Ironclaw RGB jest wygodny, fajnie wyprofilowany, a dodatkowe punkty zyskuje na niewielkiej wadze i doskonałym ślizgu. Co tu więcej dodać? Propozycja ciekawa, a cena około 260 zł nie wydaje się przesadnie duża, patrząc na to, że mówimy o nowości na rynku i pewnie niebawem będziemy mieli spadki. Myślę więc, że można na spokojnie brać ją pod uwagę, jeżeli myślicie o wymianie myszki w przyszłości, ale pod warunkiem, że posiadacie naprawdę spore dłonie, więc lepiej sprawdźcie tą myszkę, jak mówiłem, na jakiejś półce sklepowej, a dopiero później decydujcie się na zakup. W innym wypadku jej gabaryty mogą Was męczyć. To tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć!